Cześć, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z Wami Jacson i Doman, siemanko. Sprawdzimy kolejne dokanałowe słuchawki z aktywną redukcją szumów. Tym razem będzie to Fresh and Rebel Twins. I tym razem to gówno prowadzącym jest Jacson, nie ja. Dokładnie. On testował w kolorze miętowym. Zanim przejdziemy do wyglądu, powiedzmy kilka słów o specyfikacji. Mianowicie mamy tu aktywną redukcję szumu do 32 dB. To zazwyczaj jest 32-35 dB w tych słuchawkach za ręce. Ja muszę powiedzieć, że sprawdzają się bardzo dobrze, jeśli chodzi o urlopowe poranki, gdy panowie z kosiarkami za oknem sobie latają, a ty chciałbyś sobie dłużej poleżeć, chociażby poodpoczywać, myśląc o niebieskich migdałach i nie słyszeć ich, naprawdę wtedy działa to ANC bardzo fajnie. ANC jest dobre w różnych sytuacjach, nie tylko gdzieś w podróży, naprawdę. Czasem nawet w domu ktoś coś robi, nie chcesz go słuchać, zakładasz słuchawki za ANC i jesteś w swoim świecie. Wspomnijmy od razu, że mamy tu tryby takie jak Ambient, ANC, tryb Standard, no i dodatkowo tryb Game Mode. Ambient oczywiście, czyli żebyśmy słyszeli dźwięki z otoczenia, ANC, żeby nas odciąć, a dwa pozostałe, no to tak pewnie bardziej muzycznie będzie. Bardziej tak standardowo jak wszystkie słuchawki. Mamy tu wbudowane mikrofony i naprawdę sprawdzają się bardzo fajnie, czy jesteśmy na dworzu, czy jesteśmy w pomieszczeniu. Dogadamy się z drugą osobą bez problemów. Osoba, z którą ja rozmawiałem, nie miała żadnych problemów, żeby mnie usłyszeć. Maksymalny czas pracy, jeśli chodzi o słuchaweczki, no to do 7 godzin za ANC, do 9 godzin bez ANC. No i jeśli chodzi o sam futerał, no to zasili nasze słuchawki na około 30 godzin. To bardzo dobry czas, dłuższy bodajże niż w testowanych LG i Transmartach, ale na poziomie ostatnio sprawdzanych JBL-i. Tam też było w okolicach 30 godzin. Okej, to muszę powiedzieć, że jeśli mają zbliżony czas do bardzo drogich JBL-i, no to jest naprawdę napis. Ja już teraz powiem, że to jest różnica w cenie dwa razy. Jeśli chodzi o czas ładowania, no to słuchawki około 90 minut do pełna, natomiast jeśli chodzi o TUI, no to półtorej godzinki, tak gdzieś do pełna będziemy potrzebować. Standardowy czas. No, a jest szybki strzał, czy to nie ma informacji? Niestety nie mam żadnych informacji, a prawdopodobnie... Ładowałeś od razu całościowo, nie? Całościowo, dokładnie. No najwygodniej tak jest, bo wkładam je po prostu do kieszeni, one się same ładują, tak więc... Rzadko kiedy się ładuje, ja w ogóle zawsze chwalę to, że mamy taki szybki strzał, pewnie tutaj też jest, ale chodzi o to, że i tak zawsze, nie wiem, czy się na noc gdzieś podłączy, czy gdzieś tam się wieczorem podłączy, nie patrzy. To już musiałbyś całkowicie etui rozładować, żeby to wtedy miało jakikolwiek sens. Jeśli chodzi o pyło i wodoszczelność IP54, tak więc jakiś drobny deszczyk, jakiś pot, ale no czy one są do wysiłku fizycznego, do jakichś aktywności fizycznych, no to bym tak nie do końca powiedział. Uciekają? Troszeczkę się potrafią wyślizgiwać. Ja zdecydowanie bardziej wolę jakieś z haczykami, jakieś tego typu słuchawki, które są bezpośrednio przeznaczone do aktywności fizycznej. Tak zawsze jest, jak są te haczyki, to już w ogóle są wtedy typowo do sportu. Mhm. Taka konstrukcja. Duży plusik za to, że mamy automatyczną pauzę po wyjęciu słuchawki z ucha. Możemy słuchać w trybie mono, czyli z jednej słuchawki, druga może być w etui. Nie będzie nam do tego potrzebna. Waga jednej słuchawki to około 4 gramy. Leciutkie. Waga wraz z etui no to okolice 54-55 gramów. No i dodatkowo co znajdziemy w pudełku, bo wspomnijmy też o tym, co się znalazło oprócz słuchawek. Znajdziemy dodatkowe dwa rozmiary gumek, kabel do ładowania USB, USB typu C, no i skróconą instrukcję obsługi, właśnie jak się poruszać po tych trybach, jeśli chodzi o ten panel dotykowy. Tak, i w tym momencie wrzucę Wam przebitki, bo nagrałem strony z instrukcji obsługi, tam jest bardzo fajnie to wyjaśnione obrazkowo, tak więc będziecie mogli sobie to podejrzeć. Twins ANC zdecydowanie różnią się od testowanych na naszym kanale ostatnio słuchawek Fresha, czyli Twins Tip. No tamte mieliśmy takie bardziej AirPodsowe w takim błyszczącym futerale, w błyszczącym etui. Tu mamy matowe, takie matowe, połyskliwe bym powiedział, ale bardzo ładnie wyglądające, nie rysujące się i nie przyjmujące odcisków palców. Ja w ogóle uwielbiam kolory Fresha. Zawsze, niezależnie od tego, czy to jest ten miętowy, jakiś różowy, sześć kolorów, tak, to po prostu
Super są te kolory, zawsze mi się bardzo podobają. Ja chyba najbardziej jednak lubię Petrol Blue. Nawet Petrol Blue słuchawki tam za nami są. Tak. To jest najładniejszy kolor. Tak. Moim zdaniem też jest to najładniejszy kolor, ale gamę tych kolorów faktycznie mają bardzo fajną. Te sprzęty zawsze wyglądają tak elegancko. Na górze mamy krabika, otwarcie, dość dobry zawias. Mhm. Wygodnie się otwiera. Na odwrocie mamy gniazdo do ładowania USB typu C wraz z diodą informującą o tym, czy mamy naładowany już etui, czy nie. A na spodzie znajdziemy delikatny napis Fresh and Rebel, bardzo ładnie wyglądający. Czy jest to ładowanie bezprzewodowe? Niestety nie ma. Niestety nie ma. Jeśli chodzi o wnętrze, no to mamy dwie słuchaweczki. Wyjąłem tylko te dwie słuchaweczki, od razu na telefonie mi się pokazały, sparowałem ze sobą, działają do tej pory, żadnych problemów, jeśli chodzi o połączenie, nie miałem. Oczywiście na delikatnym magnesiku są słuchawki, tak więc trzymają się w etui, nie wypadają. W środku mamy dwa piny, przez które ładują się nasze słuchaweczki. No i są zdecydowanie inne, jeśli chodzi o porównywanie ich do Twin Stipów, bo tamte takie, tak jak wspominałem, bardziej AirPodsowe, no tu już mamy masywne takie te młoteczki z odpowietrznikiem takim, bo faktycznie barwa wydobywająca się z tych słuchawek będzie ciepła. Nie będzie to barwa jakaś taka bardzo szczegółowa. Powiedziałbym, że no zdecydowanie naprzód wychodzi bas, ale jest mimo wszystko lepiej zbalansowany niż w Twin Stipach, bo tamten bas, mi się to osobiście bardzo podobało, bo ja lubię charakterystykę dźwięku Fresha. Wiadomo, jednemu się podoba to, drugiemu się jednemu mydło, drugiemu powidło. Mi natomiast... No, niewątpliwie. Zrymowało mi się, dlatego tak powiedziałem. Mi natomiast odpowiada bardzo ta barwa. Ta jest zdecydowanie lepsza, bo faktycznie jesteśmy w stanie usłyszeć więcej dźwięków. Ale my teraz o wyglądzie czy o muzyce? No tak, wspomniałem przy okazji tych odpowietrzników. Mamy oczywiście dodatkowe gumki na nasz przetwornik. Niestety nie wiemy, jaki jest jego rozmiar. No z tą specyfikacją, jeśli chodzi o Fresha, bywa różnie. To samo chciałem powiedzieć. Ale widzę, że jest fajnie ukryte. Siateczkowa taka metalowa maskownica, pod nią przetwornik. No też całkiem spory jest ta buwa taka tutaj. No mówię, taka zdecydowanie dużo większa niż w testowanych Twin Stipach. No tutaj wiesz, tam jednak one nie miały tak zaawansowanych technologii jak tutaj. Ale mimo wszystko tamte zdecydowanie lepiej sprawdzały się podczas aktywności fizycznej, bo mimo wszystko byliśmy w stanie troszeczkę głębiej wsadzić je do ucha i one troszeczkę bardziej trzymały się. No to jest też może być kwestia gumek, nie? Że jak założysz większe gumki na przykład, to się może... Albo kwestia ucha. Albo kwestia ucha, tak. No to jest kwestia kształtu. No. Od wewnętrznej strony mamy oczywiście dwa miejsca na piny do ładowania, no i na zewnętrznej części słuchawek, czyli tą, którą będą oglądali ludzie z zewnątrz, zazdroszący nam oczywiście. Mówiący do nas, jakich nie będziemy słyszeć. Tej krabowej marki. Mamy logo Fresh and Rebel oczywiście z krabikiem, no i pod logiem na właśnie tej części słuchawki znajdziemy panel dotykowy. Zaraz. Czyli panel dotykowy nie jest tutaj, tylko tutaj? Tak. O! To powiem Ci, że ciekawe, bo ja cały czas myślałem, że panel dotykowy to jest ten krabik. Nie, jest, no tak można powiedzieć, że na połowie tego młotka. To szkoda trochę, że nie zrobili tego pod tym logo, bo można się pomylić. I pewnie też przez przypadek można dotknąć, no i szurnąć kapturem, czapką. O czym warto powiedzieć. Nie jest to najbardziej precyzyjne, nie są to najbardziej precyzyjne przyciski, płytki, z jakimi ja miałem do czynienia, bo zdarzało mi się, że no niechcący zmieniłem tryb, włączyłem game mode'a, bo tam dwa razy klikamy, zmieniamy, przeskakujemy między trybami od standardu do ANC. Trzy razy kliknięcie, włączanie, wyłączanie trybu game. No i tam bywało z tym różnie. Utworów też pewnie, ale tylko w przód. A, tylko do przodu, tak? Tak, no jeśli chodzi o te funkcje dotykowe, no to mógłbym troszeczkę na to ponarzekać. Wiesz, pewnie byłoby ich więcej, gdyby jakaś mobilna aplikacja była do tego, żeby można było sobie je skonfigurować. Ale w Twin Stipach też były płytki dotykowe i działały lepiej. Ale wiesz, tam miałeś mniej funkcji, nie? Bo ANC jednak nie była. Tutaj to ANC dochodzi i więcej funkcji musi być przypisanych bez aplikacji, gdzie nie masz konfiguracji, więc to też nie da się wszystkiego zrobić, bo już za dużo byłoby tych różnych jedno, dwóch plików i tym podobne. No ale ja mimo wszystko, chociaż nie, do PAM-u posiadam aplikację do tej pory i korzystam, tak więc no, jakiś
sens jednak ta aplikacja ma. Szkoda, widzę, że jej nie ma. Widzę też, że jest wsparcie dla asystentów Siri, Google. Tak, no to już jest standard, tak więc się robi. Nie ma co za bardzo się też nad tym rozpływać, bo w tej cenie no to oczywiście powinny to posiadać i posiadają, bo kosztują na dzień dzisiejszy około 450 zł. Nie są wcale takie tanie, powiem Ci. Mm-hmm. Jak za słuchawki bez aplikacji, jak za słuchawki jednak z takim mocno basowym brzmieniem, bo też miałem okazję trochę posłuchać, no to... Nie, albo inaczej, jeżeli będziemy szukać gdzieś takiej konkurencji typowo europejskiej, to no, pewnie ciężko będzie znaleźć, aczkolwiek no, nie chcę znowu wracać do słuchawek, które mi się najbardziej spodobały w ostatnim czasie, czyli, ale jednak wrócę, LG FN7. Słuchawek, które w momencie premiery kosztowały w okolicach 600 zł, czy 650 nawet, a teraz już można kupić za 150-200 zł mniej nawet ten model. Ale nie będę teraz oceniał, czy te są lepsze, czy tamte. Ale moim zdaniem te są ładniejsze. Nie, no tak, no fresze... Kwestia gustu. Chcę tylko powiedzieć, że fresze generalnie naprawdę sporo oferują, jak na to, że nie mają dodatkowej apki. Że nie można tam sobie jeszcze dodatkowo konfigurować, ale ciekawe, czy Fresh ma jakiś plan, żeby taką aplikację dorzucić, bo akurat w tego typu słuchawkach jest to bardzo przydatna rzecz. Można wygodniej sobie, nie wiem, czy jakiś tryb zmienić, equalizer, czy w ogóle cokolwiek gdzieś tam skonfigurować. No tutaj wszystko mamy jednak na słuchawkach. No tak, mamy lektora, który oczywiście jesteśmy w stanie się bez żadnego problemu przemieszczać między tymi trybami, właśnie słysząc lektora, który dobiega ze słuchawek. Jest to intuicyjne, aczkolwiek czasami ta płytka dotykowa działa jak chce. O muzyce też wspominaliśmy, ty też mówiłeś, że jest ciepła, basowa, ale mimo wszystko jeśli porównamy je do twinstipów, no to te wypadają lepiej, mają troszeczkę więcej szczegółowych dźwięków aniżeli tamte. Ja lubię charakterystykę fresha, lubię tą ciepłą barwę, tak więc no, ja się nie będę tego czepiał, bo mi się podoba. Wiadomo, że jest nie do wszystkich gatunków muzycznych to będzie pasowało. Do rocka już nie bardzo. Bo na przykład w rocku będzie to troszeczkę uciążliwe, natomiast jakieś utwory klubowe czy tego typu rzeczy jak najbardziej będą fajnie wypadały. Chociaż i nawet tego rocka da się posłuchać, tylko wiadomo, że trzeba mieć na uwadze to, że troszeczkę tych instrumentów będzie przyćmionych. Bas się po prostu wybija tutaj naprzód. Nie można tego skonfigurować. Nie można sobie wrzucić jakiegoś trybu, gdzie będziemy trochę te niskie tony. No tak, aplikacja by nam troszeczkę też to ułatwiła. Będę na to narzekał, bo powiem Ci, że ja już przewaliłem masę tych słuchawek. Ostatnimi czasy widzę, na łóżku leży ich chyba z 6 modeli. Leżą przeróżne. I jednak ja myślę, że o ile jak masz słuchawki takie typowo nauszne, to faktycznie ten bas, jak się fajnie dobija, no to taką sprężystości nadal. O tyle jednak, jak mamy słuchawki bardziej zrównoważone, to moim zdaniem się lepiej słucha, ale to jest kwestia absolutnie gustu. Najważniejsze jest to, że nie ma czegoś takiego, żeby nawet jak damy dużą głośność, coś strzeszczało czas na ten temat. To warto wspomnieć, że są bardzo, ale to bardzo głośne, więc osoba, która siedzi obok, na pewno będzie słyszała, czego słuchamy. Dla jednych będzie to plus, dla innych będzie to minus. Dla mnie jest to osobiście plus, bo ja lubię głośną muzykę. Lubię się czasami po prostu odciąć od otoczenia i rozgłosić sobie na wszystko. Czasami mam taką potrzebę, więc ja to uznaję za plus. I jeszcze coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. No ja tylko powiem, że tutaj ANC też działa ok, więc do tego się zdecydowanie nie przyczepimy. Bardzo dobry czas pracy akumulatora, nawet porównując do podobnych słuchawek. Jak jeszcze zanim pomyślisz, to cena nie jest zła. Cena jest taka absolutnie standardowa i jeszcze do zaakceptowania, jeżeli chodzi o takie słuchawki. Alternatywę można znaleźć u Transmarta na przykład, gdzie słuchawki będą jeszcze stówkę, może maksymalnie 150 zł tańsze. Mówią o modelu najnowszym Transmarta Apollo R Plus i te słuchawki też mają charakterystykę basową, aczkolwiek to muszę powiedzieć, we freshach bas jest cieplejszy, bas jest bardziej sprężysty i moim zdaniem wypada lepiej niż właśnie w tych wspomnianych Transmartach, ale tam mamy z kolei aplikację, tam możemy to dostosować trochę pod siebie, no i przede wszystkim są tańsze. No ale te są przede wszystkim ładniejsze. No. Tak, tu się zgadzam, jakość użytych materiałów są dużo ładniejsze. A to też jest kwestia gustu, czy będą się Wam bardziej podobać niż jakieś, nie wiem, Bose, JBL-e, czy chociażby LG, które mi akurat w ostatnim czasie najbardziej przypadły do gustu. Testowaliśmy też ostatnie dwa zestawy JBL-a i faktycznie te JBL-e też były bardzo basowe, ale ten bas był jeszcze bardziej taki sprężysty w tych JBL-ach. No ale jakbym miał kupować słuchawki basowe za 1000 zł, bo tamte tyle prawie kosztowały, to nawet się nie ma co zastanawiać, w ogóle lepiej byłoby chyba wziąć sobie fresha. Jak się basowych szuka, no ale tam też ta technologia jeszcze, bo dobra, nie będziemy teraz mówić o innych. Te fresze są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jak na słuchawki za ręce,
Ładne. Fresh jak zwykle, nie zawodzi. Tak jest. Jakość użytych materiałów do wykonania słuchawek też najwyższej, najwyższej jakości. Nie rysują się, nie niszczą. Naprawdę nie wiem, co trzeba z nimi zrobić, żeby cokolwiek uszkodzić, czy chociażby porysować te etui. Tak więc polecamy serdecznie Twins za NC. A dzisiaj z Wami Adson i Doman. Do zobaczenia. Cześć.